dzisiaj rozmawialiśmy o bardzo ciekawym projekcie u księdza biskupa Ignacego Deca. Jest plan utworzenia Muzeum Diecezji Świdnickiej. No i to na pewno jest jeden z tych projektów, który będzie cieszył się wsparciem parlamentarzystów. W każdej diecezji prawie są muzea i to ta najmłodsza diecezja pewnie też już się dorobiła takiej myśli, żeby mieć swoje muzeum, więc będziemy potencjał obserwować. Jest olbrzymi, tak. Ale właśnie trzeba wykonać ten krok organizacyjny. Też jeszcze tak dopowiadając, że cieszymy się z wizyty pana ministra, bo oczywiście podstawą są dobrze napisane wnioski, bez tego nie ma dalszego ciągu, ale też pracujemy nad losem naszej katedry, żeby przy kolejnych środkach też móc skuteczniej się starać. Takim progiem do pokonania jest, ale myślę, że niedługo będziemy mogli się dobrymi wiadomościami podzielić, wpisanie katedry na listę pomników historii, bo to dodaje tych punktów, albo sytuuje wnioski w odpowiedniej przestrzeni, dającej zdecydowanie większą szansę. I myślę, że podobnie będziemy przyglądać się tym wszystkim potrzebom i szukać, gdzie można umiejscowić skutecznie nasze aktywności, tak żeby później cieszyć się z rezultatów finalnych. Ja jeszcze może...